Przede wszystkim chciałem wam opowiedzieć o tym, jak się tworzy gry. Jak to się zazębia z tym, co, na czym bazują, w naszym przypadku są to oczywiście książki. A poza tym chciałem też wam podać parę przykładów tego, jak żeśmy używali elementów z prozy Andrzeja Sapkowskiego. No, czas jeszcze tutaj jest. Tutaj widzicie mały kalendarz, który sobie złożyłem na kolanie z rzeczy, które pamiętam. Niektóre z tych rzeczy... No, ach, mikrofon. Tak, oczywiście, jestem. Mamę pozdrawiam i wszystkich, tak. Przede wszystkim niektóre z tych dat mam nadzieję, że nie pozmyślałem. Sprawdziłem na Wikipedii, że faktycznie pierwsze opowiadanie pod tytułem Wiedźmin zostało napisane w 1986 roku. Ostatnia część sagi, czyli Pani Jeziora, okazała się w 1999. Czyli jakby tak na to spojrzeć, no to 13, dobrze patrzę? 13 lat Andrzej Sapkowski tworzył świat Wiedźmina. I tak naprawdę dzięki temu, że on tak dużą część swojego życia temu poświęcił, to my mamy łatwe zadanie. To jest w ogóle początek, od czego to wszystko wyszło i skąd to się wszystko zaczęło. O nie, teraz telefon nie będziemy odbierać. Od czego to się wszystko zaczęło i dzięki temu też to się w języku branżowym nazywa non-generic fantasy world, czyli taki nie jakiś byle jaki, albo no nie, to jest złe słowo, ale nie jakiś taki ogólny świat fantasy mamy w naszej grze, tylko mamy świat Andrzeja Sapkowskiego i to jest bardzo specyficzny świat fantasy i to jest świetne właśnie w tym wszystkim. I to właśnie wynika stąd, że w tym świecie, który wymyślił Andrzej Sapkowski, wszystko działa. To jest naprawdę, naprawdę dobrze opisane, wymyślone i tworzenie na tym gry jest łatwiejsze dzięki temu. Wyobraźcie sobie sytuację, znaczy no, pewnie niewielu z was było w CD Projekt Red, ale takie sytuacje mają miejsce, gdzie przy stole siedzi, nie wiem, czterech pisarzy, projektantów fabuły i oni myślą, no dobra, fajnie zrobić jakąś fabułę, wymyślmy coś. Tutaj na przykład jest, nie wiem, jakiś namiot albo zamek, spotyka się cztery osoby, spotykają się i jakiś twist fabularny potrzebujemy. No i chłopaki siedzą, kombinują, dziewczyny też, ale siedzą, kombinują i w każdym razie w pewnym momencie ktoś rzuca, wiem, i wchodzi poseł z Nilfgaardu. I w normalnym takim, jak to się mówi, tym generic świecie fantasy by było Nilfgaardu. To może być facet w czarnej zbroi, to może być kobieta na smoku, to może być ktokolwiek. A my mamy tak łatwo, że rzuca ktoś Nilfgaard, wszyscy wiedzą, kto to jest. Także jest łatwiej, jest szybciej. I za to jesteśmy bardzo wdzięczni Andrzejowi Sapkowskiemu, zdecydowanie. W 2002 roku założyciele CD Projektu podpisali umowę z Andrzejem Sapkowskim, na podstawie której możemy eksploatować Wiedźmina i wszystko, co się z nim wiąże, czyli cały świat stworzony w książkach, w sadze Andrzeja Sapkowskiego na polu, które się nazywa elektroniczna rozrywka. Czyli możemy robić gry, najkrócej rzecz ujmując. I dzięki temu możemy te robić gry takie, jak chcemy. Nie musimy robić gier z fabułą, która była w książkach. Nie musimy wszystkiego z Andrzejem Sapkowskim konsultować. Z chęcią byśmy to robili, no ale pewnie już wiecie, że Andrzej Sapkowski, jeżeli chodzi o nowe media, to nie jest aż tak przekonany, jak pewnie wszyscy byśmy sobie tutaj tego życzyli. No trudno, na niektóre rzeczy nic się nie poradzi, robimy co możemy. W 2003 roku z kolei, to jakby na fali tych decyzji, które po kolei postępowały, do tej pory wyłącznie wydawniczy CD Projekt założył studio deweloperskie, czyli CD Projekt Red. Na początku to było jakieś 15 osób i od razu oczywiście zaczęła się praca nad Wiedźminem. Część zespołu była ściągnięta z Łodzi, jeżeli dobrze pamiętam, część dozbierana. Głównie programiści byli na początku, paru projektantów. No i zespół się rozrastał. Oczywiście w 2007 roku, kiedy Wiedźmin pierwszy wyszedł, w zespole było około 80 ludzi. Ja osobiście mam przyjemność pracować od 2006 roku. Przez rok po wydaniu Wiedźmina pierwszego, to też o tyle ważne, że ta edycja rozszerzona Wiedźmina pierwszego, nie każdy o tym wie, a szczególnie na Zachodzie, wszyscy mi to powtarzają, że to, że pracowaliśmy po wydaniu gry nad tym, żeby ona była, oprócz tego, że jest grą o Wiedźminie, wiadomo, nie wiem, Polska, Rosja, czy tam Czechy, Niemcy też, to tu mieliśmy o tyle łatwe zadanie, że ludzie naprawdę znają Sapkowskiego i go uwielbiają, a w anglojęzycznych krajach on jeszcze nie był w pełni przetłumaczony i jeszcze nie wszyscy o nim słyszeli, w związku z czym generalnie musieliśmy po prostu zrobić dobrą grę, oprócz tego, że jest to gra o Wiedźminie. I tak naprawdę bardzo chcieliśmy pracować i okazuje się, że wielu ludzi, szczególnie na Zachodzie, mówi nam, że wydanie edycji rozszerzonej Wiedźmina pierwszego sprawiło, że te noty podskoczyły i dzięki temu myśmy, no może nie uratowali tytuł tak naprawdę, ale przebiliśmy się i nie będziemy mieli już problemu z Wiedźminem drugim, który jak widzicie oczywiście 17 maja, zapraszam do sklepów, tak oczywiście. A teraz sam pomysł, który mieli tak naprawdę założyciele CD Projekt Red, czyli Michał Kiciński i Marcin Iwiński. Przede wszystkim oni lubią grać w RPG, a tak jak już wspomniałem,
RPG jest bardzo podatnym materiałem na no, nie tyle adaptację książek, ale świata z książek przede wszystkim, bo jest to gra, w której jest praktycznie wszystko. Nie wiem, czy znacie opinię, tudzież taką tajemnicę Polichinella, szczególnie w branży developmentu gier. RPG są jednym z najtrudniejszych rodzajów gier do zrobienia, bo tam jest nie tylko fabuła, nie tylko musi być ładna grafika, dopracowane postaci, ale też rozbudowana rozgrywka. Także tak naprawdę przekrój przez RPG-a to nie jest taki wielkanocny mazurek, jak czasem są inne rodzaje gier, tylko to jest taki gruby bardzo tort, gdzie jest masa różnych rzeczy i one wszystkie muszą fajnie działać. Dodatkowo oczywiście, to już teraz wiecie oczywiście, że mamy w zamyśle więcej niż jedną grę na temat Wiedźmina. Jeszcze żeśmy z Wiedźminem nie skończyli, mamy naprawdę sporo pomysłów. Chociażby zrobienie nowego silnika było takim skokiem, leap of faith, jak to się po angielsku mówi, czyli takim aktem wiary, na który się oddaliśmy po Wiedźminie pierwszym i okazało się, że się opłacało, chcemy inwestować i chcemy robić więcej gier. No i od samego początku założeniem naszym, jeżeli chodzi o Wiedźmina, była fabuła, świat i walka. To są trzy rzeczy, które sprawiają, że ta gra jest unikalna. O walce nie będziemy dużo dzisiaj mówić, ale jeżeli chodzi o fabułę i o świat, to zdecydowanie pokażę wam, jak tę esencję Sapkowskiego chcieliśmy przenieść, bo uważamy, że to jest jedna z głównych rzeczy, która czyni grę Wiedźmin grą unikalną. Że nie jest to jakiś tam RPG, tylko to jest Wiedźmin. Teraz dosłownie kilka słów na temat technikaliów. Nie wiem, ilu z was to wie, ilu nie wie. Ale produkcja gry to jest oczywiście cały proces. Przede wszystkim zaczyna się wszystko od pisania, to znaczy w przypadku RPG-a, w szczególności RPG-a takiego jak Wiedźmin, który jest bardzo, bardzo mocno oparty na fabule i ta fabuła jest tam tak ważna, to zdecydowanie najpierw trzeba napisać cały skrypt, tak jakby scenariusz tej gry. No może jeszcze nie szczegółowo dialogi, ale zdecydowanie wszystkie ścieżki fabularne, wszystkie twisty i tam wszystkie zwroty, one już muszą być rozpisane. I również projektanci, czy tam pisarze, właściwie projektanci, pisarze, tworzą też całą dokumentację tego projektu w fazie jego pierwszego składania. Biblia postaci to jest dość gruby dokument, w którym każda postać ma swój kontekst, swoje cechy charakterystyczne. I co ciekawe, bo nie wystarczyłoby wziąć same książki, ma też kontekst nie tylko z książek, ale też kontekst, który jest w grze. Czyli to, jak ona będzie w grze występować, bo tego Sapkowski nie napisał z naturalnych względów. Podobnie jest z Biblią lokacji. Wiele lokacji oczywiście zaczerpnęliśmy od Sapkowskiego, albo one bazują na lokacjach, które u Sapkowskiego występują, ale do tego oczywiście my to jeszcze musimy swoją siecią połączeń logicznych i innych wewnątrz gry połączyć. No i jest glosariusz, to są miejsca, przedmioty i wszystkie inne różne wątki, które występują. Jest też dokument projektowy, na końcu się tworzy, to jest zebranie tego wszystkiego razem z fabułą gry. Tu ciekawostka, dokument projektowy do Wiedźmina II. W 2008 roku, pod koniec, jak żeśmy siedli do robienia, nie no, tam dwa miesiące potrzebowaliśmy, żeby go złożyć, czyli na początku 2009, on miał 600 stron. I to był dokument, na podstawie którego zaczęliśmy implementować grę. No i oczywiście przydałby się też zespół, akurat nasz zespół jest świetny, fantastyczny, także tu narzekać nie musimy. Teraz historia tego, jak historia powstawania Geralta. Niektóre z tych rzeczy mogliście już przy różnych okazjach słyszeć, nie, ale na samym początku, gdy był pomysł na grę, szczególnie ze względu na to, że według wielu Geralt ginie na końcu sagi. Spoiler, przepraszam, jak ktoś nie czytał, to sorry. Geralt ginie na końcu sagi, przynajmniej niektórzy tak uważają, bo to nie jest jasne. Na początku pomysł, jaki mieli twórcy CD Projektu, to był jakiś Wiedźmin. Czy Geralt to się okaże? Spróbujmy z jakimkolwiek. I wtedy żeśmy współpracowali dość mocno z Przemkiem Truścińskim. Też pewnie wiecie, kto to jest, jeden z lepszych rysowników w Polsce, o ile nie najlepszy. Nie znam się niestety na grafice, dlatego nie mnie to oceniać. Natomiast on rysował wtedy bardzo dużo szkiców Wiedźmina. Tam był zarówno Geralt, jak i nie Geralt. Myśmy się zastanawiali. On z takim swoim specyficznym takim swoim stylu, on to acid nazywa, czyli taki kwaśnawy trochę. Ten Wiedźmin miał pełno różnych detali, takich specyficznych elementów, które był przyodziany albo uzbrojony. On bardzo fajnie wyglądał. No ale w 2003 roku, to było już tak prawie półtora roku pracy nad wyglądem Geralta, był pierwszy zwrot akcji. To znaczy pracy było masę włożone w tym momencie. To okno tak będzie przez godzinę trzaskać mniej więcej, jak go nie zamkniemy. Tak? No to dobra, okej, mnie nie przeszkadza. W każdym razie
Pierwszy zwrot akcji to było po jakimś roku, kiedy tych rysunków, no nie wiem, to były setki i godziny i dni i noce również spędzone nad rysowaniem. Stwierdziliśmy, rasa dobre, no nie no, słuchajcie, jeżeli to ma być dobra gra, jeżeli ludzie chcą w nią grać, no to sorry, to musi być Geralt, no nie ma innego wyjścia. I się zaczęło trochę bardziej od nowa to wszystko, ale na szczęście wiele rzeczy już było ukonkretyzowanych w głowach twórców i to było dużo szybciej. W ciągu, nie wiem, pół miesiąca czy miesiąca powstał wizerunek Geralta. No ten jest akurat z dwójki, ale jak wygląda ten z jedynki, również wiecie. I tam były różne rzeczy, których Sapkowski akurat szczegółowo nie opisał, myśmy je sami wymyślili, nasze smaczki. I to jest właśnie to kreatywne interpretowanie Sapkowskiego. Na przykład był hak wiedźmiński, który myśmy wymyślili, że nosi do noszenia i tak dalej. No jakby fajnie było coś od siebie dodać. Ludziom się to zresztą spodobało, bardzo nam się to podoba. W 2006 pierwsze zarówno obrazki z gry, jak i fragmenty wideo były publikowane i pierwsze reakcje fanów. I tu już było nieźle, tu już naprawdę nam serce się pompowało, że tak powiem, bo się okazuje, że ludzie czekają, że im się to podoba. W 2007 pierwszy Wiedźmin się ukazał i to był pierwszy raz, kiedy na całym świecie ludzie go zobaczyli. I dla nas najważniejszym było wtedy to, że ludzie oprócz tam Polski, Czech, nie wiem, Rosji, gdzie udało nam się zaspokoić tych purystów w szczególności, którzy naprawdę bardzo, bardzo ostro nas oceniali, też na Zachodzie ludzie stwierdzili, że ta postać po prostu jest ciekawa. My się tego trochę baliśmy, bo nie wiedzieliśmy, jakby czytając książki i będąc fanami Sapkowskiego, wiedzieliśmy, to zrobi, to jest dobre, to musi być fajne w grze, no ale jak ktoś nie ma pojęcia, co Sapkowski napisał i siada do tej gry, nam się było trudno postawić w tej sytuacji. I dlatego to te pierwsze oceny Wiedźmina na świecie były takie ważne. Drugie reakcje fanów napisałem, 2010 rok, kiedy na nowym silniku po raz pierwszy zrobiliśmy Geralta. Wszyscy wiecie pewnie, o czym mówię, wszyscy mówili, że jest za młody, że jest emo, że jest metro i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, o tym jeszcze nieraz będzie mówione i pisane. Zresztą polecam, to nie jest żadna reklama, polecam najnowszy numer Komputer Świat Gry, gdzie właśnie spory artykuł na ten temat jest. Ja nawet pozwoliłem sobie napisać całą historię tego wszystkiego, bo tutaj nie mamy na to czasu. Jak to się działo i tak naprawdę nie chodziło o to, żeby zrobić innego Geralta. Ja rozumiem wszystkich ludzi, którzy są wierni Sapkowskiemu i którzy się boją, że my zrobimy mu krzywdę. Naprawdę nie chcemy tego, ostatnią rzeczą, którą chcielibyśmy zrobić, to krzywdę temu, jak Geralt wygląda. No i od 2010 roku, to było w marcu, czyli rok temu, kiedy projekt został ogłoszony, do dziś praktycznie pracowaliśmy nad wyglądem Geralta i w tej chwili jest już finalna twarz, która będzie na okładce dwójki. Niektórzy już takie preview tej twarzy, że się tak wyrażę, widzieli. Niedługo, lada chwila, mniej więcej jak właśnie Komputer Świat Gry wyjdzie, bo to nie tylko tam, na Poligami mam nadzieję też będzie o tym głośno. Pokażemy zarówno dobrej jakości nową twarz Wiedźmina i pokażemy, znaczy w grze on się nie zmieni, to już wiecie jak wygląda, ale popracowaliśmy też trochę nad tym, to się mówi cover render, tak? Czyli nad tym wyglądem finalnym. No i pamięć Geralta. Kolejny trudny temat, tak? Szczególnie dla tych, którzy Sapkowskiego uwielbiają i bardzo się boją coś tutaj mieszać. No sztuczka z amnezją, którą zrobiliśmy na początku pierwszej części Wiedźmina, nie była, jak to się mówi, bez kozery. To znaczy, ja wiem, że wielu ludzi uważa, że to jest tania sztuczka i faktycznie, jeżeli ktoś wyłącznie w Wiedźmina pierwszego zagra, w życiu żadnego innego nie dotknie, no to pewnie tak będzie, ale obiecuję, że już w Wiedźminie drugim wracamy do wątków tego, co Geralt zapomniał i tak naprawdę potrzeba było dużo pracy, dużo przygotowania i potrzeba było się upewnić, że na pewno zrobimy to dobrze, bo wiemy, jaki ciężar ciąży na tym, gdybyśmy zepsuli to, jak ta pamięć Geraltowi przynajmniej zaczyna wracać. Zobaczycie, to będzie o tym na pewno w Wiedźminie 2. I tak naprawdę wątek pamięci Geralta jest wątkiem spajającym gry z książką. To jest dla nas bardzo ważne i dlatego bardzo ostrożnie do tego podchodzimy. My nie unikamy, my po prostu robimy to bardzo, bardzo ostrożnie. Tutaj tak naprawdę moje podsumowanie rozmowy, którą wczoraj miałem z szefem naszych pisarzy, Sebastianem Stępniem, który jest jednym z autorów fabuły Wiedźmina II, zresztą Wiedźmina I też. On mi opowiedział o tym, jak od środka, od bebechów wygląda to, jak oni siedzą. I znaczy ja wiem, bo ja tam bywam czasem, ale no nie co dzień. Także on mi opisał tak naprawdę, jak wygląda to tworzenie postaci. I postacie są osią całej fabuły i całej sapkowskości naszej gry. Bo to postacie właśnie opisują zarówno główne wątki, jak i świat, jak i to, co w RPG-u, który robimy,
jest najbardziej charakterystycznego. Przede wszystkim nasi pisarze wyłapują cechy postaci z książek. Przykład za chwilę podamy. Potem starają się je dopasowywać. Albo jeżeli tworzą zupełnie nową postać, nie wiem, Vernon Roche na przykład, to w całości to musi być też taki proces, który gdybyśmy my to robili razem z Sapkowskim, to być może byłby z nas dumny. No, zawsze staramy się to robić tak, żeby to pasowało, bo to nie o to chodzi, że my na siłę próbujemy być kreatywni, ale jeżeli już oddaliśmy się tworzeniu w sferze świata Andrzeja Sapkowskiego, to naprawdę warto, żeby to było spójne, bo to ma wtedy sens. Podobnie z wątkami. Każda postać ma swój wątek, swoją, jak to Sebastian nazywa, zahaczkę. On tak o tym mówi. Każda ma coś, co sprawia, że ją się zapamiętuje. No, Vernona Rosha na przykład z Wiedźmina II wielu ludzi zapamiętało, bo jest charakterystyczny. Ma czapę chociażby specyficzną. Ma tarczkę Temeri, którą nosi. Ma błękitne pasy, jest masa rzeczy, które go charakteryzuje i to warto wszystko jakoś uwypuklić. Już tak technologicznie czysto powstaje szkic postaci. Pisarze razem z naszymi rysownikami rysują i wycierają, rysują znowu, aż w końcu jest to coś, co wszystkim się podoba. Potem nasi modelarze, czyli ludzie, którzy w trzech wymiarach już postaci tworzą na podstawie tego rysunku model gry i w momencie, gdy go wkładamy do gry i, że tak powiem, oglądamy, jak on chodzi, jak się z nim rozmawia, jest chwila prawdy. Wierzcie mi, nie każda postać tą chwilą prawdy przetrwała. Zdarzają się postacie, które nawet na ostatnim etapie odpadają. Tak bywa. No i przykład. Tak jak powiedziałem. Zoltan Chivay. Zoltan Chivay jest postacią, która już sprzed gier była dobrym przyjacielem Geralta. Zresztą widzicie tutaj cytat z Chrzestu Ognia, jednej z części sagi, gdzie jest opisany, jak on wygląda i też jak się nazywa. Tu jest oczywiście napisane, że miał miecz. Myśmy zrobili jedną z wariacji Zoltana, akurat tu jest z młotem, ale w grze będzie miał miecz, obiecuję, i to będzie jego główna broń, no bo on to lubi. Lubi się mieczem posługiwać, jest takim akurat rodzajem krasnoluda. Natomiast chcieliśmy mu też dodać parę cech charakterystycznych, może nie tyle od nas, ale jakby wzorując się, tak jakbyśmy byli trochę adeptami Sapkowskiego. Przede wszystkim strój oddaje jego taką militarną naturę. Widać, że ma specyficzną taką przeszywanicę, która zdecydowanie jakiś tam charakter wojskowy ma. Jego oręż, skoro Sapkowski napisał miecz, będzie miecz i Zoltan zdecydowanie woli miecz niż, nie wiem, siekiery czy tam młoty, takie typowo krasnoludzkie bronie. Fryzura jest nasza, przyznaję, aczkolwiek chcieliśmy mu trochę ekstrawagancji nadać, żeby był krasnoludem, którego się zapamiętuje. Zapamiętacie go, prawda? Mam nadzieję. No i ciekawostka jeszcze na koniec. Tu też nie chcę psuć wam zabawy z Wiedźmina II, bo jest to ciekawy fragment fabuły. Natomiast ponieważ nie jest to żaden z głównych wątków, to pozwoliłem sobie taki teaser wam tutaj wrzucić. Kto czytał sagę, wie, kto to jest Eudora Breckenridge. To jest ukochana Zoltana. On od zawsze, odkąd się go spotkało, każda prawie rozmowa w książce była z nim o tym, że on kiedyś się do niej wybierze i się jej oświadczy, że on to zrobi, on się na to zdobędzie wreszcie, on od lat już chce to zrobić. Tylko nie ma odwagi, on się musi ustatkować przede wszystkim, no bo tak głupio iść, jak się jest takim tam zawadiaką i zabijaką. Trzeba sobie życie ułożyć, a potem pewnie go zechcą. No i tak naprawdę Andrzej Sapkowski nie pociągnął tego wątku ponad to. No nie musiał, no jest to wątek poboczny. W pierwszej części Wiedźmina również Zoltan wspomina o Eudorze, o tym, co do niej czuje. Tu też się niewiele zmienia, ale żeby wam, tak jak powiedziałem, zatizować, między Wiedźminem I a Wiedźminem II coś się ważnego dzieje i Zoltan się wreszcie odważył. Jakie są tego skutki, to zobaczycie w Wiedźminie II, ale myślę, że warto będzie i staraliśmy się ten wątek zrobić, tak jak powiedziałem, tak żeby nie zrobić tego kiepsko, słabo i tanio przede wszystkim. Podobnie jest też z lokacjami, to znaczy pewnie wielu z was już widziało, nie, może od początku, jest prolog, jest akt pierwszy, akt drugi, reszty nie będę psuł. Twierdza Lavaletów na przykład, to jest lokacja w Temerii, jest to miejsce, w którym po zławieniu zresztą rebelii zakonu Płonącej Róży w części pierwszej Wiedźmina, okazuje się, że jest to jeszcze jedno z miejsc, jedyne już praktycznie w Temerii, gdzie ciągle jest nieposłuszeństwo, gdzie ciągle no coś w rodzaju rokosza następuje względem Foltesta, także Geralt się tam udaje już na początku gry. Jest to spora warownia tak naprawdę, zamek, ale nasi projektanci lokacji, level designerzy, zdecydowanie
wyszli poza ramy, to znaczy oprócz tego, że jest sam zamek, który jest świetny, ma lochy zresztą, to też już pewnie wiecie, ale jest też całe mini miasteczko wokół, a nawet słuchajcie, takie detale jak cmentarz, no bo przecież muszą gdzieś chować ludzi, których mają, także lokacje są naprawdę rozbudowane i staramy się każde referencje, jakie tylko istnieją u Sapkowskiego, czerpać. Następna lokacja z pierwszego aktu gry to jest Flotsam, czyli wioska, która jest takim bardzo ważnym miejscem, kluczowym na targowym szlaku Pontaru. Jest to ważne miejsce dlatego, że większość kupców w tym miejscu przesiada się z drogi rzecznej, bo po Pontarze można do tego miejsca płynąć, dalej on się staje bardziej niebezpieczny i przesiada się na wozy i zaczyna podróżować no, konno i na wozie ze swoimi towarami. I akurat w trakcie Wiedźmina II coś się dzieje takiego, że tam się zatkało, że ci kupcy stamtąd nie wychodzą, nie do końca wiadomo dlaczego. I dlatego ten pierwszy akt będzie poświęcony właśnie wydarzeniom z tym związanym. No i jest Vergen. Jest Vergen, które jest krasnoludzką, nie wiem, wioską, miasteczkiem. Akurat tutaj mieliśmy, ten przykład to podaję tak trochę na marginesie, bo Sapkowski jak pisał o krasnoludzkiej architekturze, to napisał w zasadzie jedno zdanie. Krasnoludzka architektura odzwierciedla ich duszę, krasnoludów, z zewnątrz jest nieprzystępna, a wewnątrz bardzo ciepła. No i tyle, no i musieliśmy sobie sami poradzić, także projektowanie Vergen trochę zajęło i tak naprawdę to był proces od początku do końca dość złożony, ale wydaje mi się, że z efektu możemy być spokojnie zadowoleni i mam nadzieję, że też dumni, bo liczymy na to, że się wam spodoba. No i walka jeszcze. Zdecydowanie, tu przy okazji Geralta chciałem o tym powiedzieć, ale to tak naprawdę nie chodzi tylko o Geralta. Przede wszystkim staraliśmy się oczywiście jak najlepiej podkreślić cech wiedźmiński, bo Andrzej Sapkowski na łamach książki zarówno temu, jak wygląda uczenie się wiedźminów, pisał, jak wygląda ich fach, to znaczy profesja, jak oni faktycznie zabijają potwory za pieniądze. I to wszystko w grze jest. My staramy się o to oddawać z odpowiednią dawką mroku, który też był, ale oczywiście cały trik polega na tym, że jest to gra. Dlatego jest tak, że gdybyśmy, na przykład przypomniałem się teraz sytuacja, kiedyś na jakimś forum ktoś bardzo głośno krzyczał, że przecież w świecie, w książkach było tak, że gdzie się Geralt nie pojawił, to nikt go nie lubił. Wszyscy się do niego odwracali, opryskliwi byli albo wręcz uciekali. No i spoko, i fajnie. Tylko prawda jest taka, że gdyby dokładnie tak samo to zaimplementować w grze, to nie dość, że nikt by tej gry nie kupił, to ona była śmiertelnie nudna tak naprawdę, no bo pewnie żadnego questa by nie można było wziąć i zrobić, a to nie do końca chyba o to chodzi w RPG-u. No i podobnie jest też z paroma innymi funkcjami gry. Nie chodzi tylko o rolowanie oczywiście, z którego się teraz ludzie śmieją, ale tak naprawdę jest to gra, także pewne rzeczy muszą być wymyślone przez nas po to, żeby świat Wiedźmina zaistniał w innym medium, jaka jest gra. I tak naprawdę ten już krótki wątek podsumowując, to ja też zawsze, znaczy często powtarzam, że znaczy ja jestem święcie przekonany, że to jest tak, że Andrzej Sapkowski nigdy by się nie podjął robienia gry, a oczywiste jest też, że i my nigdy byśmy się nie podjęli pisania książek o Wiedźminie. To są zupełnie inne rodzaje roboty, dlatego też niektóre rzeczy muszą się po prostu różnić i my staramy się znać jak najlepiej na grach, a Andrzej Sapkowski na pewno się zna mistrzowsko na pisaniu fantazy. No i animacje oczywiście. Pracujemy z profesjonalnymi kaskaderami. Andrzej Sapkowski opisuje walki w sposób bardzo specyficzny, bo on nigdy nie opisuje detalicznie ruchu, tylko on używa słów pojedynczych, wtrąconych pomiędzy, nie wiem, cięcie, piruet i tak dalej, i tak dalej. Dlatego my tu mogliśmy dość mocno rozwinąć skrzydła i pomysłowość swoją. I kaskaderzy, z którymi pracujemy, to są nie tylko profesjonalni filmowi kaskaderzy, ale to są też mistrzowie miecza. Także te wszystkie niesamowite ruchy, które widzicie, wynikają z tego, ale nie tylko. My, żeby dodać niesamowitości tym ruchom, na przykład podczas sesji motion capture przypinamy ich do linek, na których oni wyskakują. Ci sami kaskaderzy, którzy robili animację do pierwszego Wiedźmina, robią też, zrobili już właściwie, do drugiego Wiedźmina, i z tym, że to są oczywiście od nowa zupełnie nagrane animacje. I są bardzo fajne. Jest też sporo nowych rzeczy. W jedynce na przykład nie było finisherów grupowych, a w dwójce są, także trochę fajnych nowych rzeczy żeśmy dodali. No dobra, ja już bym chciał trochę wody, także może podsumuję. Przede wszystkim, tak jak na początku powiedziałem i przez cały czas właśnie o to chodziło,
cały trik polega na tym, że każde dzieło artystyczne, czy to jest książka, film, czy to jest gra komputerowa, ma esencję, którą nadał jej autor, który w tym przypadku książkom nadał esencję Sapkowski. Nie da się przenieść świata książek do świata gier toczka w toczkę, tak? Jeden do jednego, dlatego przenosi się esencję. I dlatego ja o tej esencji lubię mówić, bo to tak naprawdę o to chodzi. Poza tym książka kontra gra to jest te wszystkie smaczki i detale, o których mówiłem, że w grze trzeba robić rzeczy tak, żeby w grę się grało, a w książce tak, żeby książkę się czytało. I dlatego książka nie może być grą, gra nie może być książką. Tam muszą być niektóre rzeczy różne przede wszystkim. No i jeszcze jest kwestia Polska kontra świat. To też niektórym ludziom przeszkadza, ale jeżeli chcemy zrobić grę na takim poziomie, w którą inwestuje się takie pieniądze, no to oczywiście musimy ją też sprzedać na całym świecie, żeby te pieniądze się zwróciły. I dlatego musimy robić książkę, która... grę. Nie będziemy robić książki, przynajmniej na razie. Grę, która sprzeda się, którą kupią również ludzie, którzy nie mieli szansy zapoznać się z Sapkowskim, którzy nie wiedzą tak naprawdę, co on napisał. Czyli tak jak powiedziałem, to też musi być po prostu dobra gra, niezależnie od tego, czy ktoś wyłapie smaczki, które łączą ją z książkami. No i skala przedsięwzięcia, o tym już wspomniałem, to też jakby wiąże się z tym, że gra jest adresowana nie tylko do wielkich, wielkich fanów, których kochamy zresztą, fanów Andrzeja Sapkowskiego. Nasze cele i założenia, i to jest też bardzo ważne i to chciałbym pod koniec podkreślić, że są nam jakby wierne od początku i na pewno będą do końca. Nie wiem, czy to jest ostatnia część Wiedźmina, którą robimy, ale jeżeli będą następne, to te same pryncypia będą nam cały czas przyświecać. I jak sami widzicie, byłem w stanie, nie wiem, pół godziny praktycznie rozmawiać o tym, co łączy Sapkowskiego z grą Wiedźmin, czyli nie jest to tak, że my robimy grę sobie, a Sapkowski napisał książki sobie. Mamy cele i założenia związane z tym, że naprawdę można zrobić dobrą grę, porządnego RPGa, naprawdę takiego, który zachwyci się cały świat, a jednocześnie oprzeć go na naprawdę dobrych książkach. No i w przyszłości, tak jak już powiedziałem, na pewno nie skończyliśmy jeszcze z Wiedźminem. Na pewno po tym, jak wyjdzie Wiedźmin drugi na peceta, pomyślimy o robieniu wersji na konsolę, chcielibyśmy. Jeszcze w tej chwili ona nie powstaje, w momencie, gdy już wreszcie wersja na peceta wyjdzie, będziemy mogli, nie wiem, policzyć w Excelu czy tam w projekcie, jak to wygląda i zobaczymy, jak to się składa. No i co będzie później, to powiem później tak naprawdę, no ale na pewno jeszcze nie skończyliśmy z Wiedźminem. I to chyba tyle jest.